Jeszcze do końca tego roku budynek przy Dąbrowskiego to oficjalnie siedziba Urzędu Gminy. Nieoficjalnie mówi się, że mogłoby tu znaleźć miejsce Centrum Aktywności Obywatelskiej, czyli siedziba organizacji pozarządowych. To by musiał być obiekt dosyć duży, który by pomieścił stowarzyszenia kombatanckie, emeryckie, społeczne. Centrum to pomysł obradującej od pół roku Zielonogórskiej Rady Seniorów. Zebranie wszystkich w jednym miejscu naprawdę by szalenie ułatwiło pracę, przepływ informacji, organizację imprez wspólnych. To jest ważne dla miasta. To tylko jeden z projektów, nad którymi podczas 7 sesji pracowali członkowie Rady Seniorów. Sprawa zdrowia, bezpieczeństwa i dostępu do kultury jest rzeczą najistotniejszą w tym wieku. Rada Seniorów nie ma mocy sprawczej. To ciało doradcze, które opiniuje propozycje prezydenta i radnych miejskich. Zaszczepił jakiś tam problem. Ale również wysuwa swoje propozycje dotyczące rozwiązań dla starszych Zielonogórzan. Proponowaliśmy rozwiązanie następujące, żeby środki przekazywane do sanatoriów przekazać na rehabilitację. To ostatnie posiedzenie Rady Seniorów. Analogicznie do Rady Miasta, kadencja Rady Seniorów wygasa z chwilą wygaszenia mandatów Rady Miejskiej. Przyszła Rada w każdym temacie, którym będzie się zajmować, opracuje jakiś dokument, prawda, który będzie przedstawiany czy Radzie Samorządowej, prezydentowi. Przyszła Rada Seniorów wznowi obrady wiosną po marcowych wyborach.